Witamy, jestem Paweł, Sandra, Klaudia i Damian. Jesteśmy Gdańszczanami. Jesteśmy obywatelami Polski. Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej. Gdańsk od XVI wieku już był taką mało zjednoczoną Europą. Mieszkali tu między innymi Żydzi, Niemcy, Holendrzy i Irlandczycy. Gdańsk w dawnych czasach należał do Hanzy, czyli Związku Największych Miast Portowych w Europie. Można by powiedzieć, że był to zalążek Unii Gospodarczej Europy. Dumni, że my mieszkamy w Gdańsku i dlatego więcej się o tym Gdańsku dowiedzieć w 80 roku. Strajki, od tego się wszystko zaczęło. Jeszcze wcześniej wybór papieża, przyjazd papieża do Polski, jego słowa, które wszyscy powinniśmy znać. W opinii wielu, ostatnie 25 lat to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy, okres w historii Rzeczypospolitej. Wstąpienie do NATO i Unii Europejskiej, rozwój gospodarczy, organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej, wiele nowych inwestycji. To kamienie milowe naszej historii najnowszej. Najbardziej rzuca się w oczy bonus, jaki dostaliśmy z Unii Europejskiej w postaci dużych środków Funduszu Spójności. Dzięki temu w minionych latach nasze drogi zmieniły się nie do poznania. Prace jeszcze trwają. Koło naszej szkoły pracują właśnie koparki. Wszystkie nowe drogi buduje się już na wielowarstwowym podłożu dużej grubości. Wnet zapomnimy o starych, połatanych drogach. Obecnie wielu naszych dróg nie musimy już się wstydzić. Naszą dumą jest też nowy stadion, jeden z najpiękniejszych w Europie. Unia Europejska to nie drogi i infrastruktura. To ludzie zjednoczonych w Unii krajów i narodów. Na tym polem może zakwitnąć prawdziwa solidarność. Bo społecznie i kulturowo solidarnie bierzemy i dajemy. Pokażemy tylko wybrane dziedziny takiego współdzielenia się sobą. Sztandarowym fenomenem naszego miasta jest Europejskie Centrum Solidarności. Przecież wszystko, co związane z rozszerzeniem Unii Europejskiej, zaczęło się w Gdańsku. ECS nie powstałby bez finansowych środków Unii Europejskiej. Bierzemy. Ale ECS i my z ECS-em wnosimy do Europy wzorzec społecznej solidarności nie tylko w teorii, ale też w praktyce. Chcemy wymienić tylko kilka doświadczeń naszej szkoły. Już w 2008 roku z młodymi Tatarami krymskimi budowaliśmy szkolne radia w Gdańsku i na Krymie. Cześć, to jest Wenda. Gdzie mu nachodził się, da? Nie mam na pewno. Ale jest to. Rok później do Gdańska i Berlina zaprosiliśmy młodzież z wielu krajów, by pokazać im, jak zaczęła się nowa era Zjednoczonej Europy. Jak wszystko zaczęło się w Gdańsku, a finałem było obalenie muru berlińskiego. Projekt był sfinansowany z programu Młodzież w Działaniu, ale to był nasz projekt, solidarnie realizowany z rówieśnikami z Niemiec. W 2013 roku to zrobiliśmy my. Transmitowaliśmy do radia internetowego międzynarodową konferencję Europa z widokiem na jutro na trzech kanałach radiowych w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Co roku ECS organizuje warsztaty dla młodych dziennikarzy z całego świata. Akademię Solidarności. Na ostatnich warsztatach my sami byliśmy współorganizatorami tych warsztatów. W miejscu, gdzie kiedyś stała wielka żydowska synagoga, która została rozebrana przez Niemców w latach 30. Obecnie w tym miejscu wybudowaliśmy najnowocześniejszy teatr szekspirowski w Europie. Fajniejsze jest to, że możemy uczestniczyć tutaj w różnych imprezach, ale także tworzyć i realizować swoje projekty.